Witajcie. Dzisiejsza lekcja będzie wprowadzeniem do tematu sygnalizacji komórkowej. Co rozumiałem przez to sformułowanie? Otóż komórki, podobnie do ludzi, muszą być w stanie komunikować się ze sobą. Po to, aby uzyskać pomoc w momencie, gdy są głodne, w momencie, gdy zachorują, lub po prostu po to, żeby przekazać jakąś informację. I w jaki sposób do tego dochodzi? Aby to zrozumieć, wyobraźcie sobie najpierw telefon komórkowy. To będzie nasz telefon. I jak na pewno wiecie, każdy telefon komórkowy działa jak nadajnik, gdyż jesteśmy w stanie nadać naszą wiadomość głosową i przekazać ją naszemu rozmówcy. I tym samym każdy telefon komórkowy działa jak odbiornik, gdyż rozmówca może nam odpowiedzieć, a my tą wiadomość możemy usłyszeć. Tak? Czyli możemy sobie zapisać, że tutaj mamy nasz nadajnik, a na dole będzie nasz odbiornik. Otóż komórki sygnalizują się nawzajem w bardzo podobny sposób, z tą różnicą, że ich nadajnikami są związki chemiczne, które nazwiemy ogólnie sobie ligandami. Ligandy. A ich odbiornikami są białka, które nazywamy receptorami. Tak? Receptory. Ok. Czyli komórki sygnalizują się po to, aby nadawać sobie różne komunikaty i nadają ten sygnał poprzez związki chemiczne zwane ligandami oraz białka zwane receptorami. Ok. I możemy rozróżnić kilka typów tej komunikacji komórkowej, podobnie zresztą jak u ludzi. Możemy te typy podzielić na to, jak daleki zasięg ma ta komunikacja. Czyli najpierw będzie krótki zasięg. Później komórki mogą się również sygnalizować na średni oraz daleki. Jak wygląda sygnalizacja komórkowa na krótki zasięg? Otóż jest to analogiczne do tego, jak my byśmy chcieli komuś wyszeptać jakiś komunikat na ucho. Gdyż do tego, aby sygnalizacja komórkowa na krótki zasięg miała miejsce, potrzebny jest bezpośredni kontakt dwóch komórek. Bezpośredni kontakt. Czyli jeżeli wyobrazicie sobie, że to jest jedna z naszych komórek i sąsiaduje ona z drugą, ich błony komórkowe są w styku i wyobrazicie sobie, że nasza komórka po lewej stronie produkuje te małe związki chemiczne, których używa do sygnalizacji, czyli ligandy, będzie ona mogła te związki chemiczne przetransportować do komórki po prawej stronie przy użyciu przerw w błonie komórkowej pomiędzy tymi komórkami. I te przerwy nazywamy złączami szczelinowymi. Złącza szczelinowe. Tak, i dzięki tym złączom szczelinowym nasze ligandy będą w stanie przedostać się z komórki po lewej stronie do komórki po prawej stronie, aby przekazać jakiś komunikat i pobudzić komórkę po prawej stronie do tego, aby dała ona nam jakąś odpowiedź na ten komunikat. Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki komórki mogą komunikować się ze sobą poprzez bezpośredni kontakt, gdyż istnieje również scenariusz, w którym jedna z naszych komórek ma na swojej powierzchni receptor, który może wyglądać mniej więcej w ten sposób. I chce ona zakomunikować drugą komórkę, która znajduje się obok niej, a która z kolei na swojej powierzchni posiada inny receptor, który jest w stanie złączyć się z tym znajdującym się w komórce po lewej stronie, który jest komplementarny do tego receptoru po lewej stronie. W tym momencie również dochodzi do sygnalizacji, z tą różnicą, że odpowiedź może być uzyskana zarówno z jednej, jak i z drugiej komórki,
gdyż obydwie przyczyniają się w równym stopniu do tej komunikacji. Ok, i to była sygnalizacja komórkowa na krótki zasięg, poprzez bezpośredni kontakt. Co z komunikacją na średni zasięg? Czyli taką, która jest analogiczna do tego, jakbyśmy chcieli nasz komunikat wypowiedzieć przez megafon, bądź go wykrzyczeć. Otóż ten rodzaj sygnalizacji komórkowej nazywamy sygnalizacją parakrynną. Parakrynna. Otóż jak wygląda sygnalizacja parakrynna w świecie komórek? Aby to zrozumieć, wyobraźcie sobie znowu, że to będzie nasza komórka, która produkuje ligandy, nasze nadajniki. Następnie te nasze nadajniki uwalnia poza swój obszar, po to, aby komórka, którą chce zasygnalizować, mogła te nasze nadajniki odebrać swoim odbiornikiem, czyli białkami receptorowymi, znajdującymi się na jej powierzchni. Jeżeli ligandy wydzielone przez komórkę na górze będą w stanie się złączyć z tym receptorem znajdującym się w komórce na dole, dojdzie do sygnalizacji parakrynnej. Pamiętajcie, że jest to sygnalizacja na średni dystans, czyli powiedzmy zachodzi do niej w komórkach znajdującym się w tym samym organie, na przykład w trzustce. Czyli jeżeli nasz nadajnik, nasz ligand złączy się z receptorem, dojdzie również do sygnalizacji i nasza komórka na dole będzie zmuszona dać nam odpowiedź. Ok. I to prowadzi nas do trzeciego punktu naszej rozmowy, czyli sygnalizacji komórkowej na daleki dystans, która jest nazywana sygnalizacją endokrynną. Sygnalizacja endokrynna. Bądź też hormonalna. Jest tak nazywana dlatego, że w wypadku sygnalizacji na daleki dystans naszymi nadajnikami, naszymi ligandami muszą być hormony. Tak? Czyli możemy sobie zapisać, że w tym wypadku naszym nadajnikiem jest hormon. I dlaczego jest to takie istotne? Otóż hormony są dosyć specjalnymi związkami chemicznymi, gdyż są one w stanie przedostać się do naszego układu krwionośnego, aby dotrzeć do docelowej komórki, która może być w zupełnie innym miejscu organizmie. Dlatego jest to sygnalizacja mająca tak daleki zasięg, gdyż do tego, aby do niej doszło, potrzebny jest układ krwionośny. Czyli nasze hormony zostają wydzielane przez komórkę, następnie wchodzą do układu krwionośnego, który przynosi je do docelowej komórki, którą chcemy zasygnalizować. I to będzie nasza komórka docelowa. I podobnie jak przy sygnalizacji parakrynnej, jeżeli nasza docelowa komórka posiada na swojej powierzchni odpowiednie receptory, które są w stanie rozpoznać nasz hormon, dojdzie do sygnalizacji, gdyż nasza docelowa komórka będzie zmuszona dać jakąś odpowiedź. Dodam jeszcze, że w wypadku hormonów receptory nie muszą znajdować się na powierzchni komórki, mogą one również znajdować się wewnątrz komórki, gdyż hormony są w stanie przedostać się przez błonę komórkową bez większych problemów. Czyli możemy sobie jeszcze narysować, że nasz hormon może złączyć się z receptorem znajdującym się wewnątrz komórki. I na dzisiaj to tyle. Zapamiętajcie proszę, że sygnalizacja komórkowa wcale nie różni się tak bardzo od sygnalizacji telefonicznej, gdyż również działa na zasadzie nadajnika, czyli ligandów, i odbiornika, czyli receptorów. Komórki mogą komunikować się ze sobą na krótki dystans poprzez bezpośredni kontakt przy użyciu tak zwanych złącz szczelinowych. Mogą to robić również na średni dystans, czyli na przykład wewnątrz jednego organu. Wtedy będzie to sygnalizacja parakrynna, która bazuje na tym, że nasze ligandy zostają uwalniane z komórki, aby następnie złączyć się z receptorem znajdującym się
w docelowej komórce. I wreszcie sygnalizacja na daleki dystans, czyli sygnalizacja endokrynna bądź też hormonalna, polegająca na wydzielaniu naszych nadajników, czyli w tym wypadku hormonów, do krwioobiegu, aby następnie dostać się do docelowej komórki w którymkolwiek miejscu w organizmie.